Dzień dobry, w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 oczywiście. W dzisiejszym odcinku sprzedaż prasy po nie wiem ilu godzinach pracy, no ale troszeczkę sobie nią pojeździłem. 7, prawie 8 godzin zrobiłem, 53 tysiące, więc okej, sprzedaj. Bo kupuję lepszą prasę. Znaczy, teraz, znaczy w sumie to tak jakby gorszą, ale lepszą. No bo Quick Bella sobie kupimy. A kupimy sobie tą podkręconą na 45 na godzinę. Wzór. Wicon. Pottinger. Nivoland. Massey. Lizard. A niech będzie Layli. Nie wiem, czy Layli nie ma na tym. Dobra, Kwarnera. To jest chyba niepotrzebne. Albo zostawiam tu. Co tu jeszcze ciekawego w konfiguracji? Coral Folly. Chociaż pewnie tak tego nie będę używał, no ale... Kolor podstawowy, kwernelandowski jest, tak? Może takim kolorczkiem? O, ty, może taki coś? A może niech będzie taki kolor, fajny. 60 tysięcy ku. 36 na koncie, ale spokojnie. Zaraz będzie noc. Będą kombajny tutaj kosić, więc pieniądze będą. Będą pieniądze za mleko i... Dobra, ale zacznę zbierać sobie słomy już. Będą pieniądze i za mleko i za... Będą pieniądze i za mleko i za olej rzepakowy i za... Za szklarnię też. Za dwa panele słoneczne. To nie pamiętam, ile tej kasy się dostawało, no ale... Zresztą, zaraz to będzie widoczne wszystko. Na ekranie dla was. W sumie ja też nie pamiętam. Tego co widziałem, to co godzinę 4000 dostaję. A zbieram sobie dzisiejszego dnia jeszcze słomę, bo mogłem już przeskoczyć na sierpień. Ale ja chcę, żeby przez noc mi się zrobił obornik. Dlatego zbieram to na wieczór. Dobra, 24 kostki. Jeszcze trochę będzie pełno. I tak to wygląda. A u mnie to w sumie różnie bywa. W realu. Bo na przykład we wtorek byłem tak wyrąbany. W ogóle we wtorek na kompa nawet nie wchodziłem. To się rzadko u mnie zdarza. Ale we wtorek w ogóle na komputerze nie byłem. Naprawdę. Dobra, i tam się rozładowało i... Właśnie nie wiem czy... Dobra, nieważne. W sumie nie jest aż takie ważne. Bo to się szybko przerabia ta słoma, więc... Ale jeszcze zobaczę sobie. No, bo już myślałem, że ten... Punkt produkcji obornika... to tam jeszcze wejdzie, a wejdzie tej słomy w sumie. Dobra, to nie ma się co martwić. Myślałem, że słomy zabraknie. W sensie miejsca na słomę. Ale teraz będę miał belki większe niż 9 ton, więc będzie lepiej. Bo będzie tego materiału mniej, znaczy będzie mniej bel, ale pojemność większa, nie? Więc w sumie i tak będzie łatwiej transportować, nie? A tą nową prasę zobaczycie już w kolejnym odcinku prawdopodobnie. Bo raczej 71 sobie zrobię na słomę, tak sobie myślę. No i tu do kurnika wrzucę to, żeby mieć dużo obornika. No obornik to jest fajna robota. Jeszcze nie wiem, czy na zimę nie będę musiał sobie cudować z terenem już powoli, tam na tych landach. No zobaczę jak to będzie szło. 26 kostek. A tu jest jeszcze jedna.
To będzie 27, jedna kostka nie trafiła. Tamta aż fikołka zrobię. A te dwie czemu minę? Nie wiem, jak do tego doszło. Ale żeby nie były samotne, to niech sobie tutaj leżą. Nie będę specjalnie po te dwie kostki się cofał. Dobrze, że to pokazuje na mapie te kostki, nie? No bo to coś pięknego to jest. O, burnika 160 ton, a było 130, jak zaczynałem produkcję. 30 ton burnika już się zrobię. A słomy już 4 tony wciągnęły, nie? Więc pół belki już, pół kostki wciągnęły. Że, znaczy już wciągnęły. Ten kurnik pół kostki już przerobił, w tym czasie to zbierałem. A czas jest tylko na 2. No i dobra, trzeba pozbierać tę końcówkę bel, tutaj obornik. I zobaczę, jak starczy czasu, to może gdzieś jeszcze obornik zrobię. Będzie w sumie taki obornikowy tylko odcinek sobie zrobię. Bo do kombajnu wsiada się będę. Znaczy, jak go kosić. Bo w poprzednim odcinku kosiłem, ale do kombajnu oczywiście wsiadłem, żeby kursmeja potrafił, tak. Miałem sobie to przed odcinkiem przygotować te kursy, ale zapomniałem. Że tylko w sumie bym wsiadł sobie na odcinku i bym sobie tylko kliknął jazda, nie? Ale generowanie kursu to... Tam jest 15 sekund. No i dobra. Teraz tam. To wysypie, to będzie 600 ton, będzie. Będzie 600 ton słomy, ale jutro już będzie 0. Prześpię się przez noc i będzie 0, zobaczycie. Aha, spam. Nie, więc nie odbieram. A tylko... A, dobra, wciągnąłem. Dobra, jaka promocja? Pan nie pamięta. A, co jest ciekawego. Czyli ja już mogę przewijać. Tak, tylko sobie jeszcze... Zrobię od razu kursy już. Ale tu powinno być ustawione już, że wysypywanie, ale nie pamiętam. Prace polowe, cofanie... Ustawienia podstawowe... Ustawienia kombajnu. Dobra. Jest samoczynny rezerwator. Bo tak mi się wydawało, że to był. Ale tu będziesz kosił sorgo, będziesz kosił pszenicę, nie? Więc tobie muszę ustawić... Tobie muszę ustawić tak. Dwa. Znaczy to jest akurat generowanie pola. Kurczę, to tam jest nieważne. Ale mi chodzi bardziej o to. Żeby tutaj... nie ustawienie narzędzi, tylko ustawienia kombajnu. Tworzenie pokosu... Zawsze, albo aktywny, dobra, niech będzie aktywny. Myślałem, że zawsze to przy, ale jednak... Ja zapiszę sobie tak dla pewności. Niby nie musiałem, no ale... Dobra. 36 tysięcy? Poczekam tą minutę jeszcze. Dobra, kurs jest wygenerowany, więc... Tu jest soja. I tu jest soja, więc trzy duże pola soi mam do koszenia, więc będzie się działo. Nie? A ja będę już musiał na zimę sobie strugać na pola, tutaj coś powoli już działa z terenem. Że tylko jak ja na wesołej kupię, to żeby tylko je przeorać, tyle, nie? Bo też nie mam... Nie mam już... W sumie gdzie się rozrastać tak naprawdę. Bo to są ostatnie pola tutaj do zrobienia. Tutaj. I tyle.
Dobra, 46 albo 39 chyba. Więc 6, 7 tysięcy zostałem, coś takiego. No i dobra, idę spać, nie? Zapamiętajcie, 46 tysięcy miałem na koncie. A teraz po nocy ile będę? Jakaś tam promocja wskoczyła, by było słychać. 185, no więc elegancko. Odsetkę z pożyczek, właśnie, mam pożyczkę. A na co ja wziąłem pożyczkę? A ja na pole wziąłem pożyczkę. Dobra, poszli. Szybkie i wściekle. Jeszcze tutaj jeden kombajnik trzeba pójść, co tutaj? A, bo ja go teleportowałem, dlatego teraz możemy mieć mały problem. Właśnie. To chciałem powiedzieć, że on może mieć mały problem, bo będzie rył mi rurą o drzewka. No i te drzewka muszą być, no bo one są dla wyglądu. Mówię, kombajnów nie warto teleportować. No ja wiedziałem, że tak się stanie. Ale to może nikogo to nie w sumie przejadę się będę wykrywał za pole, no bo nie będę specjalnie tyle drzew usuwał, może to w ogóle to strasznie pusto by to było. Ogólnie drzewka mógłbym przesunąć wyżej toru kiedyś, ale to jest sen. A te dni to będą to każdy kombin nie chce. Dobra, przejechał. Przez ten krzak też pewnie przejechał. Tak, dobra. Więc elegancko tego. I teraz jak to wyglądają moje fabryki. Bo to mnie interesuje. Krowy są najedzone, odgrywki trochę dużo. To jest dopiero 30 grup. A to za 7 miesięcy będą kolejne 10 na nowo. To mnie nie interesuje. Kontrakty też mnie interesują. Co ja miałem sprawdzić? Miałem tu sprawdzić, właśnie. No, 580 ton obornika, więc będzie sobie nie. Tutaj sorgły przyjęcie jest wyłączone. Znaczy, włączone jest, ale to zaraz. Tutaj jeszcze nie jest pełno, więc ok. Wszystko jest dobrze. No, to mogę wyłączyć. Market jeszcze 1 300 000 do przerpienia. No i dobra. Promocja. O, ten Pottinger fajny, tylko niepotrzebny. No dobra, będę włożył kołaj do nagrody kogoś. To akurat jest blisko i się w miarę szybko napełnia, więc nie będzie z problemem z oborniczkiem. No i tak to wygląda. Te pole na pewno muszę nawieźć, bo one nie ma ani grama nawozu. Przez to, że była słoma. Tutaj też pewnie jest słoma, no tutaj też jest zero. Sprzedałoby się w sumie też tu nawet to potem. Tutaj po sorgu też obornik. Dlatego ta słoma mi się przyda. Nie? Na pewno na tym dużym 71 polu będę chciał. No prawie. Na pewno po tym dużym polu będę chciał zrobić sobie rzepak. W tym 72. Podwójna dawka? Nie, nie ma to sensu. No i elegancko. Oborniczek leci. Chyba trzeba będzie poprzecznik tutaj zrobić, żeby na tej autostradzie nie nawracać. Zawsze trzeba jakoś to biegnie do góry, nie? Na przestrzeni.
O, jednak się odblokował, bo chciałem już klikać. Albo i się nie odblokował. Dobra, chyba wiecie co? Chyba jednak dałem do tej ciężarówki. Ręcznie już. Pomimo tutaj o każdy drzewko liczy, to ja wolę sobie sam pograć. Ale on ma długą rurę. Dobra, daj mi to. Cypra zwa, no bo trzeba tutaj pole nałożyć. A jak ciekawe, czy jak zostawił mu otwartą rurę, to czy on ją założył, ale to nie. Tak sobie myślałem, że to założył. No dobra, zapisuj szybciej. Ten się wysypał, dobra. Nie wiem, na którego sypał. Na żona? Chyba na żona, bo bliżej. Tak. Na żądyra się wysypał, no to dobrze. No z tego, co ja widzę, to... To on tam dość grubo. Że on tam nawet przejazdu nie zrobił. A on już zbiornik nagłosił. On tylko poprzecznik zrobił. No to jeszcze ze dwa zbiorniki dookoła pola będą. No to ciekawie, ciekawie. Przynajmniej dużo mąki leci. Nie, muszę zrobić ten pola ostatni, bo ja muszę tego, naprawdę muszę tego klika skończyć już nagrywać. Wiem, powtarzam się od paru odcinków, że muszę go skończyć, ale... Ale przydałoby się przyciąć w weekend nad tym creekiem i nagrać sobie z dwa odcinki chociaż. Bo chociaż sobie ogarnę te pola, nie? No bo jak te pola zrobię, to już wtedy będzie z górki. Nie wiem, ten sezon chyba do końca, a potem już będę... Będę robił sobie chyba time-lapse, tak sobie myślę. Że to będzie ciekawszy time-lapse niż takie moje nudne gadanie. No to z maszyną praktycznie chyba wszystko. Ewentualnie jakiś duży ciemnik by się jeszcze przydał, nie? Taki Big Budowski. Znaczy no w 17 to był DSi Big Bud, no ale wiecie co chodzi, ten taki 30 metrów. No to dwie 15 to jednak... Troszeczkę mało, nie? Te dwie 15. Ale no nie wiem. Zobaczymy. Macie zobaczenie. No zobaczę, jak to będzie. Teraz będzie dużo soli, to będzie dużo kasy. Dużo soli, dużo kasy będzie, więc no. Więc elegancko tego. A dużo soli, to dużo kasy. A duże kasy to daje mi dużo, dużo landów do kupienia, tak? Czyli te, w sumie to będę mógł już... Może i wszystkie te landy wykupić? Zależy, ile tej soli będzie, nie? Ja myślę, że 300-400 to mi powinno być. To na pół tylko, na pół jadę rożytnika. No ale co, co ja mogę za to? A tak GPS wychodzi. Tak kurczu, ale co? Tak w sumie nie ten. Za dużo nie rozrzuciłem na tym jednym rożytniku, tak na dobrą sprawę. W środku są dwa razy? To są dwa razy, dobra. Więc muszę od tamtego przejazdu jechać, co skończyłem. Tyle.
No sobie. To przydałoby się od razu już na raz zrobić te pole tutaj wielkie. Nie, co ty. A, to jest sprzątalne, to nie. Nie wiem jak to zrobić. Pomyśl. Bo będę musiał tutaj jakoś wykombinować ten teren. Żeby tutaj jakieś pole zrobić. Bo to na pewno będzie tutaj razem, tak. Albo tak będzie to jakoś zrobione? Tak jakoś? I to będzie jakoś tutaj oddzielnie? Nie wiem, pomyśl. Będę tworzył, będę wiedział. Na razie nie tworzę, to na razie nie wiem. A 18:44, bo się przestraszyłem, że jest 19. Na pewno po tym odcinku będę się dalej. Chyba dalej będę siedział na tym sejwie, żeby sobie to pokosić. Tak wiem, że zanim on to skosi, to 1,5 godziny, no ale. Ale w sumie nic innego ciekawego do roboty nie mam dzisiaj. Mógłbym w sumie nagrać sobie tak na dobrą sprawę. Piętnastkę mógłbym sobie nagrać. Bo tam też zostało mi 2 razy żniwa tylko zrobić. Tak, w 15 tylko 2 razy żniwa mi zostało zrobić i tyle. I po serii. Bo tam już kupiłem ostatnie pola za 1,5 miliona. Co zobaczycie w niedzielę, bo to jest na piątek odcinek 7. Kupiłem pola za 1,5 miliona i tyle, nie? Wtedy będę ostatni zierby na całej mapie. No i żniwa. Na 2 odcinki prawdopodobnie. Albo na 3, bo to będzie cała mapa, no to trochę. Zależy jak to będzie szybko szło, tak przynajmniej. Czas pokaże. Wszystko będzie. Więc fajnie w sumie. Teraz mi się to fajnie, bo 3 serie mi odejdą. Znaczy dwie, na razie dwie, no bo M-Krik i 15, tak? Więc będę miał więcej czasu na fleta. Fleta i wyspę. Przecież wyspa jest tak średnio oglądana, ale wiadomo, seria to seria. A właśnie, i 2000 krów będę miał wtedy. No to będę miał tak, to będę miał 3 serie? Chyba tak. No, będę miał 2000 krów. Będę miał jeszcze fleta. Będę miał fleta, 2000 krów i wyspę. No i oczywiście. Gierkruksy. Gierkruksy jakieś. Będą nagrane. No to 4 serie, a tydzień ma. Tydzień ma akurat ten. A tydzień ma akurat 7 dni. Więc wyspa. Więc te 3 serie, co wymienię, to będą po 2 razy w tygodniu powinno być. Jeżeli odcinki mają być codziennie. A przydałoby się trochę 2000 krów pokonić. No i przede wszystkim wyspę ruszyć, nie? Chociaż tam na wyspie to się powiem, mam, że dużo dzieje, no bo zrobiłem ten kontrakt i kupiłem sobie ciągnik z promocji, to dość duży. Więc tam się już będzie grubo działo. Krowy mam, tam już też kupione, więc już pieniądze z mleka idą, nie? Codziennie jestem po 1500? 1500 chyba. Albo 2000 na. Dobra, powiedzmy 2000 na plusie jestem codziennie, więc. Więc już. Już zarabiam po 2000 dziennie, no to już jest dużo, nie? Znaczy, jak na początek to jest dużo. A potem wiadomo, będzie jeszcze więcej tego mleka i tego wszystkiego. To. Johnny się zablokował? To nie tam. No bo tutaj widzę, że ten kosi, no to musi być tylko jeden do rzędu. A, bo on jest full, on tu nie może. On tu nie może sobie nawrócić. Takie jajce. Dobra, 26 minut odcinka.
bym się tepnął tutaj, by nie będzie skończył, ale to jest zakazane. Tarararam. Oj. Dobra, ogień. Na tłoki. Nie wiem, będę sobie dalej gramy w tej serii. Może faktycznie ten teren na garach tych polach jest. Bo tylko jak będę na ten. Tylko jak będę miał kupić pole, to... Jak zarabię, to tylko sobie kupię pole i... Po przeorane. Zobaczymy. Dobra, w sumie tego dżungla mogę już puścić. Tego dżungla też zrobię na przejazd, może wyjedzie. A ja muszę iść do dżungla tego. Jeden rozrzutnik tutaj się dlatego się za ten rozrzucony. Jak będzie się tak rozrzucony, to tylko te dwa kliny są same. No pójdzie wtedy raz, dwa. No, w kolejnym odcinku. Test nowej prasy będzie. Na pewno tutaj będzie robiony. Tutaj będzie test prasy. A dobra, jednak jedzie sobie. Będzie test prasy i... Chyba jakieś tam przyjemy się zrobili. Lekkie. Rzepaku. Kolejny rozrzutnik. A, co jeszcze nie dało tylko? Jeszcze mówiłem po sobie. No, za to. Oczywiście Krystian Szymon dla mnie doskonały występ tego zawodnika, jeśli chodzi o grę w powietrzu. Proszę mieć się do kanału, który jest w tej chwili, jedna jasna,
chyba było parę tak. O, zakończył robotę. Ale podwój przejdę. To też jest wielkie pole z tego sądu. No to będzie kosił kołoś. Godzina nie będzie kosił. No to na pół wapna wymaga pole. To już tak nie da się słychać nawet. Tak sobie wywracał na pole. Powolutku. Przejedź. Leś przegrał. No i tu będzie robuło w tym polu. Ja pierdolę. Ale to tyle na razie.